Musimy przenieść się na chwilę do starotestamentalnej Asyrii. Musimy się przenieść, bo tam żyją nasi bohaterowie. Żyją dwójka z tych bohaterów, starszy Tobiasz i Sara. Czy ktoś pamięta, kim oni byli? Proszę, Antosia. Byli małżeństwem. Chyba jeszcze nie. Ci starsi chyba nie. Starszy Tobiasz jeszcze nie był małżeństwem z Sarą. Ktoś pamięta? Starszy Tobiasz, kim był, no? Do mikrofonu, dobra? Piotrek. Człowiekiem? Był człowiek. Był starszym człowiekiem. Tak, bardzo dobrym człowiekiem. Opiekował się ludźmi, grzebał zmarłych. A Sara była młodą, jego krewną dziewczyną, która miała pewien problem. To ja pamiętam. Wiem. Jaki tak? Dawaj, mikrofon. Oktawiusz. Kiedy ktoś się z nią ożenił, ten od razu umierał. Bo tak. Miała taką klątwę. Tak, proszę. 7 ich było. Dokładnie. A więc i ta Sara miała pewien problem, i ten Tobiasz starszy miał też problem. I co oni wtedy zrobili, oboje? Zaczęli modlić się do Boga o śmierć. Właśnie, zaczęli modlić się do Pana Boga, prosili Pana Boga o to, aby ich wsparł, aby im pomógł, aby im towarzyszył. I wtedy Pan Bóg zostawił ich samych, czy nie? Nie. No, proszę. Nie, zaczął im w różny sposób pomagać. A w taki najbardziej dosadny sposób, jak im Pan Bóg pomógł? Co postanowił Pan Bóg zrobić? Kogo postanowił Pan Bóg wysłać? Basia? Zesłał anioła Rafała na ziemię, aby pomóc. Właśnie, Pan Bóg zesłał swojego anioła Rafała na ziemię, aby stał się towarzyszem młodego Tobiasza, który udał się do swojej krewnej Sary. A czy powiedzcie mi, czy oni wiedzieli o tym, że to jest anioł, czy nie? Iga. Nie. Nie wiedzieli o tym, że to jest anioł. Myśleli, że to jest kto? No? Że to jest osoba z ich jakby krewny i osoba zaufana. No właśnie, myśleli, że to zwykły człowiek, że to jest Azariasz. Rafał, który towarzyszył im, mimo że wyglądał jak człowiek, zachowywał się jak człowiek, towarzyszył jak człowiek, okazało się, że był kim? No, powiedz. Antosia. Aniołem. Że był aniołem. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Na początku Adwentu? Dlatego, że ten czas Adwentu mówi nam jeszcze o jednej bardzo ważnej bohaterce. O jednej bardzo ważnej dziewczynie, która mieszkała w Nazarecie. Powiem tylko tyle, że możemy popatrzeć się w prawo. Kto wie, co to za dziewczyna mieszkała w Nazarecie? Iga. Maryja. Pięknie, Wiktoria. Maryja mieszkała w Nazarecie. I wyobraźcie sobie, że to tej dziewczyny z Nazaretu, kto przyszedł pewnego dnia? No? Anioł. Archanioł Gabriel. I chciałam powiedzieć, że Adwent to czas radosnego oczekiwania. Dokładnie. Przyszedł Archanioł Gabriel i co powiedział Maryi? No, do mikrofonu co powie? Może Laura? Nie. Laura, dobra. To Wiktoria. Co powiedział Archanioł Maryi? Proszę. Że urodzi dziecko. Że będzie mamą Syna Bożego. I jak się wam wydaje, dla takiej młodej dziewczyny jak Maryja, która spotyka Archanioła, która słyszy, że będzie mamą, która słyszy, że będzie mamą Pana Boga, było to dla niej bardzo łatwe zadanie? Ola? Nie. Nie, było to dla niej bardzo, bardzo trudne zadanie. Dlaczego? Piotrek? Bo było to szokujące i się bała bardzo. Bardzo się na pewno bała, jak każda osoba, która by to samo przeżywała. I dlatego Pan Bóg wybiera każdego z nas tutaj, obecnych i wszystkie dzieci, które razem z nami łączą się, do tego, abyśmy stali się towarzyszami drogi tej Maryi. Abyśmy stali się towarzyszami drogi, którą Maryja będzie przebywać od tego momentu aż do narodzin w Betlejem. Aby każdy z nas stał się dla niej aniołem. Słuchajcie, te domki, które tutaj mamy w tych skrzynkach adwentowych, to jest nasz kalendarz adwentowy. Przypomina nam o każdym dniu Adwentu, który będziemy razem z Maryją towarzyszyć jej w tej drodze do Betlejem, której będziemy towarzyszyć i stawać się właśnie aniołami. I słuchajcie, i każdego dnia Adwentu, wsłuchując się w anielskie opowieści, będziemy dostawać zadanie, które będziemy musieli wykonać po to, aby stać się towarzyszem drogi Maryi i stawać się coraz bardziej aniołem dla niej i aniołem dla innych. Czy ktoś z was w ogóle chciałby być aniołem, czy nie?
A dlaczego? Ponieważ bylibyśmy wtedy dobrzy i szanowani ogólnie. Mhm. A więc generalnie chcemy być aniołami, tak? Tak. W tym Adwencie? Archaniołami. Proszę. Archanioły są lepsze. Tak, wyżej są funkcją, tak? Mhm. A więc wszystko przed nami, prawda? Rozpoczynamy za chwileczkę Adwent, a więc trzeba przygotować lampionik, z którym przyjdziemy na rolaty, z którym będziemy czuwać razem z Maryją, będziemy wsłuchiwać się w jej wskazówki, podpowiedzi, będziemy słuchać wskazówek, które da nam anioł Rafał, po to, abyśmy stawali się aniołem dla Maryi, ale też aniołami dla innych osób. Co powiemy dzieciom, które chcą rozpocząć Adwent na początku tej drogi? Proszę. Antosia. Że dziękujemy, że nas chcą oglądać. Myślę, że tak, ale czy co, zachęcimy dzieci do tego, aby przeżywały Adwent, żeby przychodziły na rolaty? Zachęcimy. A chcemy, żeby dzieci się stawały aniołami też, czy nie? Chcemy, aby wszyscy się stawali aniołami. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Kalendarze adwentowe. Proszę, kto poda? Zosia, podaj kalendarze. Chodź. Dobra? Każdy dostanie kalendarz adwentowy, żeby przypominał o każdym dniu adwentu, każdym dniu rolat, o zadaniu do wykonania. Zabierz wszystkie. Wszystkie. Chyba, Zosia. Że nie dasz rady. I proszę, porozdawaj wszystkim. Co w niej będzie? Super. Mogę rozdać. Ktoś pomoże Zosi? Ja. To proszę. To ja wezmę troszkę. Ten kalendarz przypomina nam o naszych adwentowych zadaniach. Proszę, żeby każdego dnia otwierać, każdego dnia wykonywać zadania. Co powiemy naszym kolegom, koleżankom teraz? Zapraszamy. Powiedzmy do kamery teraz. Na co zapraszamy? Zapraszamy! Adwent jest super. Adwent jest super, dobra? Tak. 3, 4. Zapraszamy! Adwent jest super! I machamy.